first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That was... Hej kochani, witam się z wami w szóstym dniu Vlogmasu. Mamy dzisiaj Mikołajki, Mikołajki obchodzone polskie, stąd również dziś moja czapa. A tak poważnie to chyba przyszedł do mnie Mikołaj, ale to sprawdzimy za chwilę. Najpierw zobaczymy, co tam kryje nasza choinka. O, szóstka mamy tu. O, szóstka. Coś mi się wydaje, że to będzie jakiś krem, bo jest bardzo lekki. Lekkie opakowanie. O! O, ale zobaczymy, co tutaj jest. Zobaczymy. Jakieś serum. Tak, to jest serum. Anti-age. Tak, anti-age. Ampułka. Jeszcze nie miałam nigdy nic z pielęgnacji z Rituals. Zawsze miałam ochotę skusić. Może sobie dzisiaj ją zrobię i zobaczymy. Będę w sobotę może w Rituals, to zobaczę, co to jest. No dobra, to sobie zerknę zaraz w łóżku, pijąc kawkę. I jak zwykle przełączam was. I szukamy tutaj szóstki. A tu szóstka to jest? Oj, oj, oj. Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest szóstka. Szóstka jest zupełnie z tyłu, ale nie spodziewałam się tak było. Szóstka była z tyłu. O! Nie, ja coś innego niż... O! Ekstra! Już wam pokazuję, co tu jest. Szóstka z okazji chyba również i niemieckiego Mikołaja. Ma tutaj podkładki, cztery podkładki pod Coca-Colę. Fajny gadżet. Okej. Okay. Czas na kaweczkę. Oczywiście w moim pięknym kubeczku. Okej, okay, kawka jest zrobiona. Za dzień przepyszna. I idziemy zobaczyć, co tam ten Mikołaj podrzucił mi wieczorem. Coś takiego znalazłam dzisiaj na stole. Co prawda nie w bucie, ale na stole. Jest to piękny kubeczek z herbatką i z taką tutaj za pożarką w kształcie choinetki, no przepiękne. A w środku jest jeszcze malutki pakiecik, w którym naprawdę nie mam pojęcia, co jest w środku. Zawsze się śmieje Wojtek, że kupił mi srebrny łańcuszek, a wie, że ja nie lubię srebra, jedynie srebro to jest w dodatkach lub przy zegarku, a biżuterii srebrnej nie lubię. Co to jest? No oprócz Pandory, no chyba, że to jest coś z Pandory, ale no nie wiem. Bardzo ładnie zapakowany. Santa Nikolaus. No i tak, to jest Pandora. Ja byłam wczoraj w jubilerze coś tam zobaczyć i... Ojej, jaki śliczny!
Ojej, nigdy nie miałam z tej czerwonej kolekcji nic. Ale jaki cudny misiaczek. Ojeny, już wiem dlaczego go kupił, bo mamy taką tradycję naszą, że co roku dostaję od Wojtka jakiegoś fajnego pluszaka. A w tym roku jeszcze nie byliśmy w jakimś tam sklepie, w którym przypadkowo mogłam kupić i dostałam pięknego pluszaczka. Dziękuję, kotuś. Naprawdę śliczny. O, to może jak będzie Ladies Night, to sobie kupię jeszcze jeden, żeby był do kompletu coś z czerwonej, z czerwonych dodatków. Śliczny jest, dziękuję, naprawdę, nie spodziewałam się. Kubeczek jest piękny. Sama go oglądałam i tak myślałam, że go dostanę, ale tego się naprawdę nie spodziewałam. Przepiękny, naprawdę. O, super prezent. Uwielbiam, naprawdę. O, super. Ok, idę pić kawkę i zrobię sobie maseczkę. Pokażę Wam za chwilę, jaką mam maseczkę. I będziemy może z Markusiem zbierać się na spacer. Markusiu, co tam polujesz? Markuś, co polowałeś tam? Na co polujesz, synuś? Nikogo nie ma. Ok, jestem już tutaj w sypialni i zrobię sobie zaraz maseczkę. Mam taką fajną, śmieszną maseczkę z tamtego roku, z kalendarza adwentowego z Douglasa. I to jest taka maseczka świąteczna. Christmas Peach. Chyba będzie to taka kalogenowa? Nie, co to jest? Jakaś nawilżająca, ale w formie takiej maski Mikołaja. A więc zaraz zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Muszę sobie związać włosy. Ok, jestem już. Zepnę sobie włosy. Strasznie widać te siwizny takie, uch. No ale nic. Jeszcze kilka dni. A dzisiaj bardzo wcześnie wstaliśmy, bo po 7 już byliśmy siusiu na dworzu. Także mam jeszcze sporo czasu przed tym, zanim pójdę do pracy. Mam zamiar tutaj dalej ogarniać, ale jeszcze chwilę poleżę sobie z tą oto maską. O Boże, ona jest taka śmieszna. Wow. O, o, o. Ale fajnie pachnie. Co sobie zrobić? Tutaj miejsce na usta, aby mogła pić kawę. O Boże. Moje wąsy. A tak a propos wąsów, to zdecydowałam się na laserowe usuwanie owłosienia. Jestem już po 5 razie i chyba moja skóra, moje hormony za dobrze nie działają, bo owłosienie jak było, tak i wciąż jest. Troszkę mam mniej włosków tutaj na wardze, troszkę mniej na brodzie. Ręce i trochę pachy, a reszta, no nie wiem, reszta naprawdę cały czas się trzyma, rośnie, także mam mieszane uczucia, bo to nie jest tanie, a ja już byłam, nie, przepraszam, 4 razy, teraz będzie w grudniu 5, jadę do Tilburga, do Anetki, a tak poza tym bardzo serdecznie ją polecam. Bo tak jak miałam obawy przed zmianą salonu kosmetycznego, czy zmianą kliniki, to tutaj Aneta wzbudza we mnie zaufanie. I od czasu do czasu, raz na 5 tygodni jadę do Tilburga. Robię sobie falę radiową, miałam mezoterapię igłową, lipazę iniekcyjną, lipazę, jak to tam się mówi,
w obszarze brzucha i w obszarze tutaj brody, tego drugiego podbródka. Już miałam dwa razy. Brzuch zredukował się do minus 2 cm, teraz już jest troszkę więcej. Chociaż ostatnio po prostu czuję się jak taki menel, bo zdarza mi się pić alkohol wieczorem czasami po pracy, czego nie chciałam robić zupełnie do świąt, bo potem te moje samopoczucie rano jest takie liche. I te kalorie zawarte w alkoholu i w jedzeniu, no niedobrze to działa na to wszystko. I nie ma może takiego efektu, jakby mógł być. No ale już ten czas takiego stresu, który miałam, minął i zaczniemy na nowo budować dobrą drogę. Ok, ja sobie tutaj leżę z tą maską i odezwę się, jak będę robić coś ciekawszego. Hejka, łączymy się z wami z powrotem. Jesteśmy na krótkim spacerku. Idziemy zobaczyć, czy są jakieś zabawki dla Kusia na święta pod choinkę. I wyszliśmy sobie na spacer. Ten luj tutaj mnie zaczepia. Chodź, Luju. Trochę się wkurzyłam, bo byłam u jubilera oddać swoją Pandorę do oczyszczenia. W związku z tym, że mam nowego harmsa. I wiedziałam o jednym harmsie, który jest do usunięcia, bo rozwaliłam go w Zakopanem. I okazało się, że następny jest też już uszkodzony. Te wszystkie wiszące harmsy, one są ładne, ale nie są niestety praktyczne, bo bardzo łatwo je można wyrwać. Ja chyba zgubiłam taką kółteczkę, którą dostałam od Wojtka. Także muszę sobie kupić co najmniej 2-3 harmsy. Ale dobra, może będzie ten Ladies Night, może będą taniej. Coś tam sobie dopasuje. Luju, gdzie mnie ciągniesz? A, moje niewarte dziecko. Moje niewarte. Dzisiaj jest zupełnie inna pogoda niż wczoraj. Jest mgła, jest cieplutko, chociaż jest wilgotno. Wczoraj był mrozik, to było fajnie, tak zimowo. O, a tutaj wam pokażę, co on wyrabia. Co ten Louis wyrabia. Oj, oj, oj. No. Będzie gryz. I będzie gryz. I będzie gryz. I będzie gryz. Chodź, Luju, chodź. Nie wolno gryźć. O, to jest właśnie jego zabawa. Tylko, że to jest bardzo niebezpieczna zabawa, bo on może sobie karsk kręcić. Chodź tu, balkon. Chodź. Idziemy. Malkon. Weź, Luju. Chodź. Puść. Malkon. Mama. Ej. Malkon. Chodź tu. Alkon, pój. Ty no jasz jeden. Chodź. Szybko. Szybko. Szybko, szybko, szybko. Zaraz będziemy na miejscu. Tak, ogólnie to tu jest bardzo ładnie. O. Taki park. Chociaż ta dzielnica nie jest za fajna. Ale zielono jest do tej pory. Co Lujaszu tu mówi? Chodźku, chodźku, chodźku. Ti, ti, ti. Ok, to ja idę do sklepu i odezwę się za chwilkę. My wracamy do domu. Byłam na szybkości w 3 sklepach. Kompletnie nic nie było. Zabawki, które były w Pet Place, to były zabawki z 2 i z ostatniego roku. Dobra, musimy się spieszyć, bo za chwilę muszę siadać na rower i jechać do pracy. Także nic nie było. Miały być z gazetki w Aldi Happy Socks za niecałe 13 euro. Nic nie było. To pić na wodę te wszystkie gazetki. O,
ho, ho. Dzisiaj kalendarz numer 6 kryje ciężki towar. Ciekawe co to jest. Jej butelki dostałem. To jeszcze wiem, jak brałem skarpetkę. Co my tu mamy? O. Proszę bardzo. Zaraz będzie seta. Witam Was serdecznie w kolejnym dodatku do naszego Vlogmasa. Dzisiaj chciałam podzielić się z Wami z naszymi zakupami ze sklepu Action. Troszeczkę jest tutaj Lidla i troszeczkę jest tutaj Aldi. No i będąc w Tilburgu byłam w Starbucksie i kupiłam sobie kubek. Od tego kubeczka zaczniemy. Jest to kubeczek, o, tutaj edycja świąteczna, Starbucksowy. Pewnie też pojedzie ze mną do Gdańska, gdyż tam mamy nasze starsze kubeczki, także powiększy naszą kolekcję. I taki kubeczek był w cenie, zaraz Wam powiem, ile on kosztował. On kosztował 16,95 euro i jest zapakowany w takim, o, tutaj naturalnym pudełeczku i naprawdę jest to fajna, tak jakby rzecz na gift świąteczny. Ok, teraz zacznę może od Aldi, bo tego jest najmniej. Dzisiaj będąc w Aldi kupiliśmy takie tutaj świąteczne skarpetki dla Wojtka w cenie 2,99. To są skarpetki z bawełny, troszeczkę do mieszki jakiegoś elastanu, ale są naprawdę fajne, milutkie, grube, przydadzą się podczas pobytu w Zakopanem. Tutaj mam kilka par skarpetek. Te skarpetki są z Hemy. Nie, te skarpetki są z Blockersa, przepraszam. Kosztowały 1 euro. One będą takim malutkim dodatkiem do karteczki świątecznej dla moich koleżanek z pracy. Aha, jeszcze tutaj jedna para skarpet. Ona jest akurat z Krótliwadu. Euro 99 to są skarpetki dla mnie. I tutaj mamy skarpetki najfajniejsze, jakie mi się udało kupić w tym roku. Są z Lidla 2,99. Trzy pary. Naprawdę mięciutkie, mają na zakończeniach przy palcach takie mięciutkie jakby futerko. Jest motyw bałwanka. Tutaj mina Mikołaja i renifera z czerwonym nosem. Naprawdę fajne skarpetki. Także w tym roku podczas okresu świątecznego będę nosiła tylko i wyłącznie skarpetki świąteczne i również Wojtek w takie skarpetki został zaopatrzony. Aha, nie dodałam jeszcze do tego, iż byliśmy w Niemczech i odwiedziłam sklep Family, gdzie dostałam dwa piękne kubeczki. O, nie Wam pokazuję, oczywiście kubeczki świąteczne i one nam tutaj kosztowały 2,99 za sztukę. A już tutaj będę mogła umyć i zacząć używać. Tutaj jest taki kubeczek, tutaj widać ceny i następnie jest takim misiem, naprawdę są urocze, chociaż przeglądałam niedawno w internecie propozycje w Pepco i w Netto, też macie fajne kubki, o, a my mamy takie i wracając do kubeczków, takie kubki zakupił Wojtek w Action. Takie kubeczki na herbatkę albo grzane wino, bałwanek i Mikołajek. Cena 89 centów za sztukę. Mamy ich 4 sztuki. I tutaj, będąc w Action, byliśmy na zakupach i zauważyliśmy takie tutaj fajne, mega duże kubeczki. Ja mam czerwony, Wojtek ma zielony. O! Proszę bardzo, takie kubeczki. Szczerze to nie pamiętam, czy one kosztowały euro 49 czy euro 99, ale mniejsza z tym, o, tutaj takie fajne. I te kubeczki schowaliśmy sobie w takie oto opakowania.
euro 99 za takie opakowanie. Mam ich 2 sztuki i one chyba będą przeznaczone na Malcolma tabletki w czasie świąt, aby nie było ich tak za bardzo widać. No i co tu my mamy dalej? Będąc Action kupiłam oto takie 2 słoiczki. 2,49 cena takiego słoiczka z motywem świątecznym. Ja je będę jeszcze przystrajała u góry różnymi świątecznymi elementami typu o, taka choineczka, czy gdzieś tu miałam jeszcze mikołajki, które kosztowały 99 centów, takie klamereczki euro 50 za opakowanie i tutaj takie ozdoby euro 99 za opakowanie. Widziałam takie kubki, słoiczki w Grynerik i taki słoiczek potrafił kosztować 15 euro, także będę chciała zrobić je samodzielnie i pokażę Wam również, jak takie słoiczki wykonać. Nie wiedziałam, na jaki słoik się zdobyć i go kupić i dodałam jeszcze o, oto taki, to nie jest akurat świąteczna kolekcja homemade, ale zobaczymy, co tutaj będzie, zobaczymy, no popatrzę, co się z tego da wyczarować. Również będąc w Vibrze 79 centów kupiłam takie wiszące słoiczki i w środku jest sztuczny śnieg i są ukryte choineczki, również słodko to wygląda i taki, taka choineczka z bałwaneczkiem w słoiczku. Mam również taką ozdobę z Hemy i ona chyba kosztowała euro 99, troszkę drożej, ale jest przesłodka. Co tutaj jeszcze mam takiego mniejszego? Tutaj w cenie 50 centów w Vibrze można kupić takie plastikowe oto babeczki, laseczki. Mi one właśnie posłużą do przygotowania o tutaj takich o ozdobnych słoiczków. Figureczki euro 60, świecące, prześliczne, o, chłopczyk i dziewczynka. Co jeszcze mi się tutaj udało fajnego upolować? Aha, w Action można kupić takie puszki. Te puszki były kupione z myślą o parapecie i wsypaniu do tego herbaty, czy jakichś takich rzeczy, które będziemy używać podczas świąt. No ale niestety te puszeczki się gibają i stwierdziłam, że wsypię do nich ciasteczka lub jakieś ulubione słodycze naszych bliskich i podaruję te puszki również jako dodatek do prezentu. Ta puszeczka kosztowała euro 49, ta 2,99. Także takie dodatki do prezentów. No i najfajniejsza rzecz, którą udało mi się zdobyć w Action, to jest o, tutaj porcelanowy bałwanek. W nim będzie również chyba herbata, tak jak sobie, no w nim będzie herbata świąteczna. On będzie stał na półeczce i przepiękny samochód z choinką. Takiego u nas nie widziałam w Action w Delphi. Dostaliśmy go w Hugesant, jak się nie mylę. I również kosztował 5,99. Przepięknie wykonany. To jest wszystko poklejone na razie taśmą klejącą, aby zabezpieczyć, ale choineczkę można zdjąć i coś szybko wyciągnąć, jeżeli będziemy potrzebować. No, no super, naprawdę piękny. Również możecie zakupić takie oto silikonowe, świąteczne foremeczki w Action. Jak dobrze pamiętam, to chyba około 2 euro za sztukę. No, będąc tutaj w Niemczech, również dostałam taki dodatek do grzanego wina, ale to tak mi się tutaj o zapodział. Glühwein, to jest to. W tym roku mamy Duplo wydane przepięknie w taką puszeczkę świąteczną. Też się na nią skusiłam. Nie była tania, bo kosztowała 5 euro, ale co tam, 24 sztuki Duplo. Tutaj z myślą o Gdańsku, o naszych już szklanych drzwiach, które będziemy posiadać. Mam taki
uchwyt, który będzie służył do przywieszenia wieńca. I może jeszcze pokażę Wam, jakie bombeczki dokupiłam w Action, wcześniej nie będąc w Euromixie. Te bombeczki, o, mają też taki świąteczny motyw, krateczki, której będzie w tym roku u nas dość sporo. I koszt takiej bombeczki to 99 centów, również i taki szklanek. Ups, spadł. Co? Kubek. Potłukł się. Nie. Nie, nie potłukł się. Dobra, muszę od nowa, co? Nie, no to jest bombę. Dobra. Również będąc w Action możecie zakupić takie bombeczki. Tutaj mamy w kształcie. No. Również będąc w Action można zakupić takie bombeczki w cenie 99 centów. Motyw krateczki, której w tym roku będzie sporo. I mamy tutaj bombeczkę szklaną. W środku jest śnieg i taki oto samochodzik z choineczką. Również 99 centów. Także takie cudeńki możecie kupić sobie w Action. Będąc wcześniej, już dużo wcześniej w Grünereich dostałam, o, już Wam pokazuję, takie tutaj latarenki czerwone, taka zwykła, fajna latarenka, ma takie motywy gwiazdek z napisem Merry Christmas i one są podświetlane lampeczkami. Mam takie 3 sztuki, gdyż w tamtym roku one już wcześniej pokazały, były w bardzo dobrej cenie, były przecenione i już Wam mówię, ile taka latarenka mnie wyniosła. Ona wcześniej kosztowała 9,99 euro, a ja je kupiłam za 3 euro za sztukę. Także też się bardzo to fajnie opłacało. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy poszewki. Mamy poszewki, które kupiłam również w Chemie. I te poszewki były w sklepie outletowym w Chemie. 50 centów za sztukę. O. Tutaj taka piękna Let It Snow. 50 centów. Tutaj mamy czerwoną z reniferkiem. I wydaje mi się, że te poszewki będą mi najdłużej służyły, gdyż one są wykonane z takiego jakby lnu i żaden ten tutaj motyw nie będzie mi się spierał. O, i mam takich poszeweczek 5 sztuk. O, i reniferek i ta się powtarza. Również w tym roku skusiłam się na sztuczne choinki, ze względu na to, że nie będzie nas jednak 3 tygodnie i te choineczki będą stały na stole. Mam taką fajną wizję. Będą tutaj 3 choinki stały i coś pomiędzy tym się wymyśli. No, mam jakąś tam wizję. I te choinki były również w cenie 3,99. W tej chwili były w promocji 2,99. Także jeżeli będziecie dość szybko oglądali ten haul, może uda Wam się po prostu kupić te choineczki za 2,99. No a jeżeli nie, no to i tak je serdecznie polecam w cenie 3,99. O, no wyglądają prześlicznie, wyglądają naprawdę jak na prawdziwe, tylko że takie miniaturki, nic się z nich nie sypie, no, no przepiękne. Również w Action możecie dostać oto takie lampiony. Myślę, że po zapaleniu świeczki będą przepięknie wyglądały. Mam taki lampion czerwony i zielony. Może na zielony jeszcze się jeden skuszę. Tak jak Wam mówiłam, chciałabym, żeby w tym roku u nas było dużo motywu takiej kratki czerwono-zielonej. Także może skuszę się na jeszcze jeden. I te lampiony są w cenie 2,99. Może sobie odstawię je tutaj. W Action można dostać również takie bolsy ze świątecznym tutaj takim swetereczkiem.
One chyba kosztowały 3,99 na bateryjki, również pięknie będą wyglądały. Będąc w Lidlu, na pewno w Polsce też je dostaniecie, tutaj takie o mini latarenki podświetlane na bateryjkę. W jednej lampeczce mamy tak jakby chatkę, a w drugiej mamy hojnetki. I to było 2,99 lub 3,99, nie pamiętam dokładnie. Tutaj jeszcze mam kilka takich fajnych gadżetów, które już Wam mówię, do czego służą. Tutaj mamy lampeczki, które są w formie korka do butelki. To są lampeczki na baterię płaską. Moja koleżanka zbierała sobie butelki od wina. To były butelki w kolorze zgniłej zieleni i wpuściła takie lampeczki i po prostu efekt jest no super, super, super to wygląda. I koszt takich lampeczek to 99 centów. O, także też je pozdrawiam. Koszt takich lampeczek to 99 centów. Serdecznie je polecam, bo są warte ceny. Ja nie wiem, czy będę je wykorzystywać w tym roku, ale na zapas kupiłam sobie 3 sztuki. I będąc w Greenerike widziałam przepiękną ozdobę rowerka, takiego, którego będzie mi się zawsze kojarzył z Holandią. I ten rowerek kosztował 17,99. Ja kupiłam podobny rowerek za 2,99 i mam zamiar w nim dodać tutaj hojneczkę, tutaj właśnie jakiś motyw świąteczny i pokażę Wam, jak można naprawdę zupełnie tanio zrobić podobną ozdobę, która wcześniej kosztowała prawie 20 euro, ale to pokażę Wam w dalszych filmikach. Zrobię sobie tutaj na siateczkę, którą mam jeszcze z gadżetami. O, i tutaj mamy jeszcze takie cotton ballsy w wydaniu mini, czerwone, na baterię. Euro 99 również w Teksie. I tutaj dużo, dużo wcześniej, zanim jeszcze zaczęliśmy myśleć o świętach, mamy miseczki na orzeszki dla Wojtka w reniferki. Euro 59. Również Action. I tutaj taki maleńki gadżecik, takie maleńkie ozdoby były w cenie 50 centów w Greenerike. Aniołki z... O, tutaj mamy z liczbą 24, także też je fajnie jakoś umieszczę na jakieś, może na wieńcu, który będzie ozdabiał nasz stół podczas Wigilii. No zobaczymy, co mi tam fantazja przyniesie, to pomyślimy, co z nimi zrobimy. No i jeżeli chodzi o zakupy z Action, wydaje mi się, że to są wszystkie zakupy. Aha, nie wydaje mi się. Tutaj mamy taką choinkę, która nas natknęła i tak naprawdę zmotywowała do wyjazdu w Zakopane. Też mamy tutaj Mont Blanc i my zamierzamy zmienić to na gubałówkę. Także o, tutaj taki symbol naszej podróży do Zakopanego. Mam nadzieję, że do fajnego czasu, który spędzimy razem, choineczka. O. I teraz wydaje mi się naprawdę, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o zakupy Action i tych innych różnych tutaj stacjonarnych sklepach. Mam jeszcze tutaj koło mnie stoi płyn do naczyń i chyba, no nie wiem, no chyba Wam go pokażę. To jest płyn Method. Ten płyn można kupić w DM-ie i można go kupić u nas w Albercie. Ten płyn kosztuje 2,99 i naprawdę jest no cudny. Pompka, która bardzo fajnie działa, pompujemy jedna pompeczka i starcza nam na całe mycie. I tutaj chciałam najbardziej podobny zapach do świątecznego. No i ten jest taki trochę pomarańczowy, cytrynowy. Także o, coś takiego. Dodam jeszcze, że mieliśmy już jeden taki i do tej pory mamy butelkę, do której przelewamy jakiś tam płyn, który używamy i naprawdę fajnie
Musiałam tego użyć. I naprawdę myślę teraz, że to już jest wszystko. Tak, oglądam tutaj wszystko. No tak, chyba jest to wszystko, co zostało mi tutaj do pokazania dla Was. Będę miała jeszcze hole, takie jakby ubraniowe, co mi tutaj kuzyn przywiózł z Polski, co udało mi się wyrwać na Black Friday wcześniej, dużo, dużo wcześniej. Będę jeszcze Wam kręcić pomysły na prezenty. Mamy dużo prezentów dla dzieci, mamy dużo prezentów dla naszych bliskich, także będę chciała się z tym z Wami podzielić. I na ten czas to jest to wszystko. Żegnam się serdecznie i polecam nasze filmiki. Pa, pa!